tak rodzice traktowali Sebastiana Fabiańskiego, gdy był dzieckiem. Sebastian Fabiański od dłuższego czasu znajduje się na świeczniku przez afery z jego udziałem. Teraz otworzył się na temat trudnego dzieciństwa. Jak traktowali go rodzice? Skandal z udziałem Sebastiana Fabiańskiego. W przeszłości Sebastian Fabiański był bohaterem głośnego skandalu z udziałem kontrowersyjnej celebrytki Rafalali. Aktor spędził noc w jej mieszkaniu, co wywołało spekulacje i doniesienia o szantażu z jej strony. Fabiański tłumaczył później, że w trakcie spotkania znajdował się pod wpływem środków odurzających i leków psychotropowych. Do tematu powrócił w podcaście Wojewódzkiego i Kędzierskiego. To spotkanie miało miejsce po tym, jak byłem na koncercie. Jak normalnie narkotyków nie biorę, tak tego wieczora coś się ze mną wydarzyło takiego, że dałem się namówić. W ostatniej rozmowie otworzył się na temat ciężkiej przeszłości. Fabiański o pobycie w szpitalu psychiatrycznym. Sebastian Fabiański otwarcie przyznał się do porażki wizerunkowej. W rozmowie z żurnalistą wyznał, że pobyt w szpitalu psychiatrycznym odebrał mu zdolność dbania o własny wizerunek. Leciałem na oślep, kompletnie. To był autodestrukcyjny lot, który zmierzał ku upadkowi, stąd decyzje o Fame MMA i tak dalej, słyszymy. W listopadzie 2022 roku ogłoszono, że Sebastian Fabiański dołącza do grona zawodników Fame MMA. Swój debiut w organizacji zaliczył 3 lutego 2023 roku w Tauron Arenie w Krakowie, mierząc się z raperem Wacławem Wac Toja Osieckim. Walka stoczona w formule kickbokserskiej na zasadach K1 zakończyła się porażką Fabiańskiego. Okazało się, że dzieciństwo aktora również nie było usłane różami. Fabiański opowiedział o trudnym dzieciństwie. Sebastian poruszył temat swojej rodziny. Wyznał, że w dzieciństwie nie zaznał dostatecznej miłości, o którą musiał nieustannie zabiegać. Dzieci potrzebują uwagi. Moja mama była nadopiekuńcza, ale ona w ten sposób pokazywała swoją miłość, podczas gdy w domu nie było miłości. Nie było wzajemnej miłości. Ona była przemycana w gestach. Mój ojciec przemycał miłość w gestach materialnych, coś mi kupując. W ten sposób zadbał o mnie w jakimś zakresie. Ale nie było miłości pod tytułem, chodź się przytul. To jest największy problem, żeby to dziecko naprawdę przytulić. Mi się serce, stary, kraje, jak ja sobie wyobrażam, że miałem swojego dziecka nie przytulić nigdy. To jest jakiś koszmar, zaczął. Opowiedział o tym, jak ojciec zawsze odmawiał mu bliskości. Praca była dla niego ważniejsza niż czas spędzony z synem. Widzisz to małe dziecko, które przychodzi do ciebie i mówi, tato, mogę się położyć na twoim brzuchu? I co, i masz powiedzieć mu, że sorry, ale muszę załatwić sprawę, wrzucić posta, ku gwiazdka rwa? Wiesz, ja przychodziłem i żebrałem o miłość. On załatwia sprawy, a później boisz się drugi raz podejść, bo co, znowu dostaniesz liścia? I co masz z tym liściem zrobić? Poszedłem do pokoju i płakałem w poduchę, albo waliłem pięścią w ścianę, dodał ze łzami w oczach. Sebastian Fabiański przyznał, że mimo tego śmierć ojca w 2018 roku była dla niego ogromnym ciosem.
To tragiczne wydarzenie miało tak silny wpływ na jego życie, że doprowadziło do rozpadu jego związku z Olgą Bołądź.